Babciu, ja mam takie zadanie w szkole. Muszę zrobić film na temat cisza. Zaraz zobaczę. To tak, kto ci dał ten temat? To nie on taki mądry powie, co to jest cisza. Co jest, to można powiedzieć. Ale jak ją pokazać? No jak wam wykładajni mówili, jak wygląda cisza? A, to właśnie. Pokazać ciszę. Ja tego mądry nie jest. No to jak zrobisz ten film z ciszą? Nie zrobisz, bo to jest, jak to się nazywa, w powietrzu. To jest niewidzialne. Coś nie hałasuje. Dobrze, weźmy ten kamień. On nie może hałasować. On musi być cicho. Prawda? Jest kamień postawiony i jest cisza. Bo on nie może, bo już nie ma siły hałasować. No, właśnie te ptaszki śpiewają. Ciszy, która osobiście jest człowieka, trudno pokazać na zewnątrz. No. Jak możesz pokazać ciszy? W ciszy człowiek się zastanawia. Ma wielki lęk w ciszy. To tą ciszę ja przeżywam. Jak nikogo nie ma w domu, to ja przeżywam tylko ciszę. Ale jak ją rozpracować? A ja ileś tego od klamki do klamki, od okna do... I ty mówi, och ty ciszu, czy ty już przestaniesz być? Tak sama do siebie mówi. To musi być krótki film. Krótki film. O mnie to by było dobrze. To, co ci powiedziałam. Cisza w pokoju. Smutek. No. I mnie zamazaną taką wizję. Taką. Co by ci się najbardziej z tego podobało? Cośmy rozmawiali. Ta cisza, jak się teraz zastanawiasz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na ciszę. Doszedłeś. No, niech ci się tylko uda, Jacusiu, ten film. To babcia się będzie bardzo cieszyć. Ale słuchaj, czy będą tacy, co zrozumią ten film? Teraz się zastanów. Bo słuchaj, ty, ja wiemy, o co chodzi.